Futbol i polityka w Radio Z. Dzień dobry, Rafał Mirzejewski z tej strony, a kolejnym gościem podcastu jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ale także kibic Pogoni Szczecin, pan Paweł Szefernaker. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego, co widzę pod krawatem Pogoni Szczecin, zobaczymy, czy minister w krawacie jest mniej awanturujący się. Postanowiłem, no właśnie z okazji dzisiejszego programu, czasami od święta dostałem kiedyś taki krawat od przyjaciół, w związku z tym nie zawsze wszędzie można iść w koszulce ze względu na to ubiór, w jakim człowiek czasami musi występować. W związku z tym dzisiaj postanowiłem ten wątek piłkarski, kibicowski w ten sposób zaakcentować. Ale zgrzytów na posiedzeniu Rady Ministrów nie ma wśród innych kibiców, którzy są ministrami? Pan, no zawsze są jakieś docinki. Także nawet w Sejmie czasami, jak spotykam niektórych, no to zamiast dzień dobry, to mówimy sobie zawołaniami takimi, jakie są przeciw naszym klubom, no ale nie przenosi się to później na politykę. Dobrze, no to zacznijmy od wydarzeń z ostatniej kolejki, mówiąc o Pogoni. Czy doszedł pan już do siebie po bramce UKS-u w 97 minucie w ostatnim meczu z Pogonią? No piękna bramka, rzeczywiście oglądałem to z moimi synami, którzy bardzo później przeżywali to, ale to też piękno sportu. Piłka siadła, jak to się mówi, zawodnikowi UKS-u. No i niestety nie udało się Pogoni z Łodzi wywieźć ani jednego punktu. No ale rzeczywiście bramka Stadiony Świata, zresztą całkiem niedawno także w meczu Ligi Konferencji, w tym wcześniejszym, czyli z Linfield przed meczem z Gent, piękną bramkę strzelił również Biczak Czajan z Pogoni, więc takie bramki się zdarzają na polskich stadionach i fajnie. No ale tym razem niestety piłka siadła zawodnikowi UKS-u, no i tutaj Pogoń musiała przyjechać do Szczecina bez punktów. A pan ogląda wszystkie mecze od deski do deski, czy to w Szczecinie, czy wyjazdowe? Wie pan co, były czasy takie, że miałem na to dużo więcej czasu. Od dziecka interesuję się piłką nożną, więc parę sezonów Pogoni Szczecin, jak mieszkałem w Szczecinie, oglądałem na żywo. Zdarzało się nawet, że mój tata, jeżeli byłem gdzieś na wakacjach niedaleko od Szczecina, na obozie jakimś sportowym, no to przyjeżdżał na obóz, zabierał mnie na mecz Pogoni i później odwoził mnie. No tak, tak się zdarzało. No, teraz od paru lat mieszkam w Warszawie, ale jak tylko jestem w Szczecinie, tam jest moja rodzina, tam wielu przyjaciół. Bardzo często wakacje spędzam w Szczecinie. Tak jak teraz przy okazji chociażby ostatniego meczu z Linfield lub w trakcie przejazdu czy wizyty w Szczecinie, to staram się oglądać na żywo, ale no zdecydowanie więcej meczów w tej chwili ze względu na to, jaki tryb życia prowadzę, to mogę oglądać jedynie w telewizji. W resorcie u pana gabinecie wykupiony pakiet Ekstraklasy jest? Nie, w domu mam wykupiony. Rzadko oglądam telewizję w ogóle w pracy, jeżeli są bardzo ważne konferencje prasowe, a tak to oglądam w domu. Mamy pełen pakiet sportowy. Zresztą moi synowie też nabrali pełnej pasji do sportu. Dzięki temu ten młodszy 4-letni to dużo częściej ogląda sport niż bajki na przykład. Moi znajomi byli pod wrażeniem, ponieważ oglądam zazwyczaj albo piłkę nożną, albo żużel, ligę żużlową, więc mówi, no tato, może wrzuciłbyś jakiś żużel dzisiaj na YouTubie, prawda? No więc szukamy zazwyczaj jakichś dobrych zawodów, powtórek z dobrych zawodów, ale w gabinecie za to kiedyś od władz szczecińskiej Pogoni na rocznicę klubu dostałem koszulkę taką pamiątkową, więc w gabinecie jest koszulka. Całe szczęście, że pana syn prosi o wrzucenie żużla czy piłki, a nie freak fightów, bo z tego co widzę, strasznie trudno zainteresować młodzież taką klasyczną piłką, klasycznym sportem. Wczoraj oglądaliśmy, no już zdradzę, że nagrywamy ten program w środę, ale wczoraj we wtorek oglądaliśmy, z tym, że chłopcy oglądali tylko pierwszą połowę meczu Rakowa, więc obaj błagali, czy mogą do końca pierwszej połowy obejrzeć. No są wakacje, więc mogliśmy trochę dłużej razem posiedzieć, ale rzeczywiście też widzę, że jeżeli chodzi o ten żużel, niestety no jak cały stadion wyje i martwi się o tego zawodnika, który się wywrócił, to mój młodszy syn no, mówi, że czy musimy zobaczyć powtórkę tego wypadku, więc no niestety też te elementy związane z wypadkami w tym przypadku chyba również determinują chęć oglądania tego żużla, ale zasadniczo cieszę się, że ta pasja do futbolu
i do sportu ogólnie udało się zarazić tym dzieci, bo zdarza się tak, że po prostu jak nie mają co robić, to biorą piłkę i idą pograć w piłkę. No, to rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach. A w pana takim kibicowskim CV to jest tylko takie kibicowanie i emocjonowanie się wydarzeniami boiskowymi, czy może pan powiedzieć, że kiedyś był pan, nie wiem, kibolem Pogoni Szczecin? Są politycy, którzy otwarcie mówią, byłem kibolem. Wie pan, ja nie jeździłem na wyjazdy, a jak później udało mi się gdzieś tam pojechać, to byłem, nie byłem kibolem Pogoni Szczecin, ale byłem kibicem, który był na wszystkich meczach. Mieliśmy takie miejsce, gdzie z kolegami chodziliśmy na jedną trybunę. Zresztą teraz też, jak byłem na meczu, to spotkałem kumpli z tamtych czasów i możemy porozmawiać sobie o tym, jak wygląda futbol. Także to nie było tak, żebym wyjeżdżał na mecze, ale na mecze na Pogoni to chodziłem dosyć regularnie. Zdarzały się sezony, że byłem na wszystkich. A taki pierwszy świadomy pana mecz na Pogoni, pamięta pan? Ja w 1994 roku miałem 7 lat i wtedy to było przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Zacząłem chodzić na mecze Pogoni. Jeden z takich pierwszych meczów, który zapamiętałem, to był mecz, a było to związane też mniej więcej z okresem moich urodzin, w związku z tym no, to było dla mnie wtedy bardzo ważne, był mecz z Lechem Poznań. Znaczy, mecze ogólnie z Lechem Poznań w Szczecinie budziły zawsze wielkie emocje. Ten mecz, myślę, że ci kibice, którzy w latach 90. chodzili na mecze Pogoni, to pamiętają do dzisiaj. Pogoń do 89. minuty, czy nawet do 90. przegrywała 2-1. Wygrała 3-2 w doliczonym czasie gry, dwie bramki i Pogoni. I drugą bramkę, trzecią bramkę dla Pogoni na 3-2 strzelił w doliczonym czasie gry piłkarz mało znany w Polsce, ale w Szczecinie bardzo uwielbiany przez kibiców, Andrzej Rycak. Wtedy w latach 90. on wchodził na końcówki i szarpał, prawda? W związku z tym później grał w Hetmanie Zamość. Bardzo fajny czas i zwycięstwo z Lechem Poznań, ważne dla kibiców w Szczecinie. Pamiętam, że wtedy jeszcze ławki były na stadionach, no i to było... ta bramka spowodowała, że ten mecz zakończył się tym, że kibice Lecha zdemolowali trybunę kibiców gości na stadionie w Szczecinie. Ale tak, właśnie pamiętam, że zacząłem chodzić na mecze wtedy, jak jeszcze te stadiony całkowicie inaczej wyglądały. Tata mnie zaprowadził na stadion i później nie zawsze już on mógł chodzić, ale z kolegami chodziłem na mecze. Teraz nastała już nowa rzeczywistość, na pewno lepsze czasy niż te z lat 90. dla Pogoni. Solidnie Pogoń sobie radzi w lidze. Ostatnio powalczyła też w europejskich pucharach, ale już się z nimi pożegnała. Niektórzy mówią, że przez, delikatnie mówiąc, kiepski występ bramkarza Bartosza Klebaniuka w pierwszym meczu. Pan jest w obozie tych kibiców, którzy mówią, spokojnie, dajmy czas młodemu chłopakowi, niech się uczy, czy europejskie puchary to nie jest miejsce na naukę? Powiem panu, że zachowanie kibiców Pogoni i piłkarzy Pogoni było pełne szacunku, naprawdę godne szacunku. Przecież w rewanżu w Szczecinie i zawodnicy, i kibice wielokrotnie dali wyraz wsparcia dla bramkarza Pogoni. Ja pamiętam, że ten piłkarz debiutował w Warszawie, tutaj byłem na meczu Legia Pogoń. Pogoń przegrywała 1-0 i w 45 minucie przed zejściem do szatni karny dla Legii. To było w poprzednim sezonie. Mhm. Karny dla Legii. Klebaniuk wszedł w ogóle w ten, ze względu na wtedy chyba kontuzję Stipicy. I gdyby Legia strzeliła na 2-0, to byłoby, można powiedzieć, no w wielu sytuacjach jest po meczu, prawda, bramka do szatni i on obronił tego karnego, więc debiut wtedy miał wspaniały w Pogoni. No, ważne, że jest naprawdę budujące wsparcie zespołu i myślę, że także wielu to jak zostało przyjęte przez kibiców i piłkarzy, no jest wzorem. Zdarzają się takie mecze, przecież ten zawodnik chciał zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz. To był historyczny mecz dla
Pogoni z historycznym rywalem, z ciężkim rywalem. Przecież Raków Częstochowa parę lat temu też z tą drużyną odpadł. No na pewno te bramki, które padły w Belgii, no padły po błędach bramkarza Pogoni. No zeszły sezon i ten sezon pokazały, że Pogoń jako klub, który od dawna nie grał w europejskich pucharach. Pogoń dopiero trzy sezony gra w europejskich pucharach, teraz w eliminacjach. No to jednak jest coś takiego, że trzeba zapłacić pewną cenę tego, że się nie grało przez lata, prawda? Ci piłkarze przecież no, nie grają na co dzień meczów o taką stawkę. Więc ja tutaj jeszcze raz powtórzę, jestem pod wrażeniem tego, jak i zespół, i kibice wsparli Kleba w tej sytuacji. I wsparcie ze strony ministra też jest, więc to jest... Ja myślę, że w polityce jest trochę jak w sporcie, że warto też w takich sytuacjach wspierać drużynę i to jest pewien wspólny mianownik, ale w piłce nożnej to jest niezwykle ważne, żeby ci zawodnicy czuli wsparcie zespołu. I z tego powodu myślę, że to było bardzo ważne. Też budujące, bo jak rozmawiałem z dzieciakami na ten temat, no to widzieli, jakie wsparcie było zawodnika. Jak grają później, no to też się uczą pewnych wartości i to jest niezwykle ważne. Przygotowując się do programu, wpisałem sobie w internecie frazę Szefernaker, Pogoń Szczecin. Wie pan, co wyskakuje jako pierwsze? Nie wiem. Interwencja poselska do prezesa Kurskiego z 2019 roku dotycząca obrażania Pogoni Szczecin na antenie TVP. Zupełnie mnie to ominęło, szczerze mówiąc, chociaż to moje podwórko tematyczne. Jak to się skończyło? Rzeczywiście była taka sytuacja. Pewna grupa kibiców zgłosiła się do mnie, jak to możliwe, że w ogóle dochodzi do takich sytuacji, takie wymiany na antenie, bo to w jakimś programie takim wieczornym. Telewizji. Tak, że się zdarzają. Prezes Kurski był również kibicem, jest również kibicem piłkarskim, więc wiedziałem, że on będzie rozumiał, o co chodzi. Mhm. Nigdy pewnie by nie dopuścił do tego, żeby sobie żarty robiono w jego przypadku z Lechii Gdańsk. W związku z tym na prośbę grupy kibiców taką interwencję podjąłem, tak. Prezes Kurski, jak pan powiedział, jest też kibicem Lechii Gdańsk. No to o Lechię chciałem zapytać, bo redaktor Szymon Jadczak ujawnił dzisiaj na łamach Wirtualnej Polski, że nowy prezes Lechii Gdańsk, no to delikatnie mówiąc, szemrany gość powiązany z rosyjskimi oligarchami. Ten człowiek jest właścicielem teraz Lechii Gdańsk. Pytanie, czy służby wiedziały o jego przeszłości, czy prześwietliło go ABW na przykład? Zawsze w takich przypadkach, jeżeli są wątpliwości, służby podejmują działania i jestem przekonany, że także w tym przypadku tak będzie, szczególnie teraz w tym czasie, kiedy mamy sytuację po agresji Rosji na Ukrainę. Więc ja nie znam konkretnie tego przypadku. On został całkiem niedawno opisany w mediach, ale na pewno działania służb w tym kierunku, bez względu na to, czy to jest klub piłkarski, czy biznes w Polsce prowadzony przez ewentualnie gdzieś kogoś, kto może mieć wpływy związane właśnie z Rosją, są monitorowane. Przypomina mi się a propos tego historia z federacją freakfightową, za którą mieli stać Czeczeńcy. Chodzi o bodajże ówcześnie nazywającą się Fame MMA. Wtedy ci ludzie zostali wpisani na listę sankcyjną MSWiA. Myśli pan, że przykład Gdańska to jest coś, co może się skończyć tak samo? Ja nie chciałbym wydawać wyroku, bo też na co dzień się tymi sprawami nie zajmuję, bo to jest zakres nie MSWiA, tylko bardziej związany z funkcjonowaniem służb specjalnych. Na pewno wszystkie tego typu przypadki są sprawdzane i także w tym przypadku monitoring tej sprawy jest włączony i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Jesteśmy po incydencie z policyjnym śmigłowcem na pikniku na Mazowszu. Teraz wychodzi, że jest to jedna z głównych spraw politycznych teraz w szczycie kampanii. Pana pierwsza reakcja, jak pan zareagował, jak pan komentuje te wydarzenia?
pan, no, zawsze tego typu wydarzenia budzą pewne emocje polityczne, choć w tym przypadku ta sprawa, no, nie dotyczy bezpośrednio polityki, ze względu na to, że, no, to nie było wydarzenie, w ramach którego, nie wiem, na pokładzie tego helikoptera był jakiś polityk, czy to na pewno by w pewien sposób zmieniało tą sytuację. No, ale na ziemi był minister Wąsik, który nawet powiedział, że on załatwił nawet ten śmigłowiec. To był pewien festyn, który taki militarny. Tam wiem, że także wojsko organizowało pokaz wojskowy. Z policji był Black Hawk. Zawsze na tego typu wydarzeniach organizatorom zależy na tym, żeby różnego rodzaju, no, maszyny przyciągały publikę. To było wydarzenie też, co warto powiedzieć, trochę ponad podziałami politycznymi, bo patronat honorowy nad tym wydarzeniem miał marszałek województwa mazowieckiego, więc pewnie nikt w życiu by się nie dowiedział na taką skalę, znaczy w sensie opinii publicznej, opinia publiczna by się nie dowiedziała, gdyby nie to ten incydent lotniczy, który miał tam miejsce. On musi być wyjaśniony. Wszelkie organy, które się tym zajmują, na co dzień podjęły działania, łącznie z prokuraturą i te wewnętrzne w policji. I sprawa, czemu doszło do tego incydentu związanego podczas startu. Zresztą ministra Wąsika już w tym momencie nie było tam na miejscu. Słyszałem jego wypowiedź w innej stacji, że jego już w tym momencie nie było na miejscu. On także nie przylatywał tym helikopterem, choć takie informacje zawsze, widzi pan, no, rośnie wokół tego różne emocje, informacje. Minister Wąsik jako poseł tej ziemi był obecny tam podczas uroczystości, ale to nie on był organizatorem tego pikniku. I na pewno obecność polityków zawsze sprawia, że to się robi z tego temat polityczny, aczkolwiek de facto, no, dotyczy to incydentu lotniczego. Mamy w tej chwili dużo takiego sprzętu, który Polacy chcą także poznać. Kiedyś tego sprzętu nie było, to nie było takich incydentów w takich sytuacjach. Na pewno to trzeba wyjaśnić. Tylko wie pan, to nawet nie chodzi o rozliczenia polityczne, tylko jak się patrzy na filmiki publikowane przez ludzi, którzy tam byli, którym śmigłowiec latał kilkanaście metrów nad głową, no ci ludzie byli przerażeni. Teraz, jeśli oni mówią o tym incydencie, to nie uderzają w PiS czy w rządzących, tylko mówią, że są przerażeni faktem, że coś takiego się wydarzyło. Pytanie, jak temu przeciwdziałać? Trzeba wyjaśnić, z czego to wynikało, tak? Po pierwsze, jakie były warunki pogodowe podczas startu, bo to jest ważne, wie pan, ja również jako pełnomocnik rządu do spraw związanych z pomocą uchodźcom wojennym bywałem bardzo często na granicy. Zdarzało się, że między przejściami granicznymi także poruszaliśmy się helikopterem w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, żeby przygotować tam te wszystkie działania. I też, patrząc na ten filmik, uważam, że oczywiście trzeba tą sprawę gruntownie wyjaśnić. Do tego nigdy nie powinno dojść, ale to nie ma wątku politycznego w tym, że podczas startu doszło do takiego incydentu. Trzeba wyjaśnić, bo dlaczego tak, a nie inaczej pilot się zachował, jakie były warunki pogodowe, jakie były, czy sprzęt nie zawiódł w tym momencie. Przecież ani pan, ani ja, ani te osoby, które komentują to od strony politycznej, nie znają się na tym, jeżeli chodzi o konstrukcję tej maszyny. Trzeba wyjaśnić, z czego wyniknęła ta sytuacja. Czy ludziom, którzy tam byli, należą się przeprosiny? Panie redaktorze, na pewno do takiej sytuacji nie powinno dojść i powinno być, trzeba zachować zawsze bezpieczeństwo w takiej sytuacji i wie pan, Na pewno trzeba zapobiec temu, wyciągnąć wnioski, żeby w przyszłości nie dochodziło do tego typu sytuacji. Na pewno również, tym bardziej w sytuacji, kiedy są dzieci i tak dalej. Ja chciałbym dodać jedną ważną rzecz, bo może opinia publiczna o tym nie wie. Ten samolot, ten helikopter nie przyleciał tam, żeby robić pokazy w powietrzu. On przyleciał po to, żeby stanąć. Stał parę godzin, można było tam wejść, zobaczyć, jak wygląda Black Hawk z bliska. I miał odlecieć. Z czego wynika to, że ten Black Hawk tak się zachował przy starcie, muszą wyjaśnić specjaliści.
Czekamy zatem na ustalenia w tej sprawie. Jesteśmy w szczycie już 50 kilka dni przed wyborami parlamentarnymi. Przypominam sobie lata 2014-2015, kiedy był pan taką lokomotywą obozu dobrej zmiany, jeśli chodzi o młodych. Był pan takim naczelnym, młodym działaczem, jeszcze nie posłem wtedy PiSu. Jak... Ja się cały czas czuję młodo, naprawdę. Ale rzeczywiście pewnie, wtedy byłem bardzo młody. A wtedy był pan jeszcze młodszy. Dlatego chcę pana zapytać o sytuację bieżącą. Jakie jest wasze poparcie wśród młodych, nie wypominając nikomu wieku i z szacunkiem odnosząc się do ludzi starszych? No, starsi dominują na waszych wiecach, piknikach. Nie widzę tam za dużo młodych ludzi. Pan co, ja bardzo często bywam w terenie i również jestem posłem z okręgu koszalińskiego, z Pomorza Zachodniego, z tej części koszalińskiej. Bardzo często bywam w terenie, nie tylko w kampanii wyborczej, bo staram się przez 4 lata być bardzo często w czasie kadencji blisko ludzi. I przychodzą różne osoby, ale przyznam panu rację, że łatwiej zaskarbić sobie poparcie wśród młodych osób w momencie, kiedy jest się w opozycji. I to jest naturalne, że zawsze młodzi ludzie w pewien sposób tak antysystemowo, trochę niepokornie są przeciwko władzy, po prostu przeciwko władzy, bez względu na to, kto byłby u tej władzy. No bo władza, ktoś, kto pełni funkcje publiczne przez 8 lat, no w pewien sposób się, no przepraszam za takie sformułowanie, ale zużywa, no w pewien sposób podejmuje mnóstwo decyzji. Te decyzje zawsze muszą kogoś, nie urodził się jeszcze taki, który każdemu dogodził. W związku z tym zawsze ktoś musi być przeciwko takim rozwiązaniom. Trzeba podejmować ciężkie decyzje. Ta kadencja w ogóle była ciężka ze względu na sytuację covidową, ze względu na sytuację wojny na Ukrainie. Trzeba było szybko podejmować decyzje. Ja bardzo często brałem udział w takich sytuacjach, gdzie decyzje były podejmowane. Później czytałem różne opinie na ten temat w internecie, tylko trzeba mieć świadomość, że te decyzje musiały być podejmowane z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Tu nie było czasu na to, żeby analizować to od strony takie, jak bardzo często ktoś, kto siedzi przed komputerem, ma czas przeanalizować. Jeszcze nie zna wielu wątków, które się pojawiają. I rzeczywiście także błędy, które się popełnia, sprawiają, że młodzi ludzie później nie zawsze chcą głosować na partię, która rządzi. I takiej partii dużo ciężej w kampanii wyborczej pozyskać głos młodych osób. Ale co nie znaczy, że nie należy zabiegać o te głosy młodych osób. No, podam panu przykład taki, że podczas jednych z badań całkiem niedawno młodzi ludzie wybrali z listy spraw, które należałoby zrealizować jak najszybciej pomysł zerowego PIT-u dla ludzi do 26 roku życia. Mhm. No, nie wiedząc o tym, że to rozwiązanie już od paru lat funkcjonuje. Mhm. I bardzo często też młodzi ludzie nie interesują się na tyle polityką, żeby znać jakieś szczegóły z tym związane. No a partia, która rządzi, czy środowisko, które rządzi, bardzo często także no, ma problem z wizerunkiem po paru latach rządzenia, po podejmowaniu decyzji. Polityka to odpowiedzialność, trzeba podejmować decyzje. One, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie zawsze wszystkim się podobają. W związku z tym ten wizerunek wśród młodych osób, partii, która rządzi, zawsze ciężej jest o ten wizerunek dobry wśród młodych osób niż wśród osób, które inaczej patrzą może czasami na politykę. Ja również wśród znajomych mam wiele osób, które w 2015 roku głosowały na PiS, później głosowały również na PiS, później się zastanawiały także nad Konfederacją. Ostatnio z kumplami siedziałem i rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście namawiam im, szukam argumentów do nich, żeby ich namówić, żeby głosowali dalej na Prawo i Sprawiedliwość, ale mam świadomość, że czy to osoby w moim wieku, czy młodsze, szukają także
że w internecie bardzo często swoich poglądów, dlatego my nie będziemy rezygnować w kampanii, także z kampanii internetowej i będziemy także w internecie docierać do młodych ludzi z informacją, jak wygląda polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na wiece Konfederacji, tej imprezy Sławomira Mentzena, gdzie młodzi ludzie popijają z nim piwko, Sławomir Mentzen rozrzuca sztuczne pieniądze. Można się z tego śmiać, ale niektórzy mogą powiedzieć, że to jest trochę wyrzut sumienia wasz, bo pewnie część z tych osób zagłosowałaby na was. Dlatego trzeba docierać. Tak jak mówiłem, nie bez kozery mówiłem tutaj o tym, że rozmawiałem ze swoimi znajomymi, którzy gdzieś tam zastanawiali się nad tym, czy nie głosować na Konfederację. Aczkolwiek po dłuższej dyskusji, no moment przy piwie, jak zapytałem ich o to, jakie oni mają rozwiązania, czy oni wierzą w to, że te rozwiązania, bo wie pan, krytyka, no to zawsze łatwo dotrzeć do dużej grupy ludzi, krytykując, prawda? Ale wiele osób szuka rozwiązań. No i teraz pytanie, jakie są rozwiązania? Czy te rozwiązania są realne do zrealizowania? Czy te rozwiązania są możliwe? No, jeden z kolegów, jak go zapytałem, a ma ciężko chorego ojca, jak on sfinansuje leczenie choroby ojca, jeżeli byśmy zrealizowali program Konfederacji, no to zaczął się rzeczywiście zastanawiać, mówi, nigdy o tym nie pomyślałem, prawda? W związku z tym, no, trzeba rozmawiać i ja też uważam, że ta kampania będzie niezwykle ważna pod tym względem, żeby być blisko ludzi i starać się przekonywać ludzi do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Aktualnie stanowisko o nazwie Młoda Twarz PiSu wychodzi na to, że zostało zajęte przez pana Oskara Szafarowicza, aktywista, student prawa UW, być może zaraz kandydat do Sejmu. Jak pan go ocenia? Znam go tylko z telewizji, bo szczerze mówiąc nigdy nie miałem okazji poznać. Na pewno sytuacja związana z tym, co jest gdzieś tam widziałem na jednym z portali, że ma problemy na uczelni. Pokazuje, że dzisiaj ci, którzy najgłośniej mówią o demokracji, o wolności słowa, jak do przychodzi co do czego, to wcale nie przestrzegają podstawowych reguł demokracji. Więc na pewno przede wszystkim od tej strony czytałem o tym działaczu Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek mówię, bliżej go nie znam. Mhm. Ale o jaką wolność słowa chodzi? Bo z tego, co kojarzę, pan Oskar Szafarowicz ma postępowanie dyscyplinarne dotyczące mowy nienawiści. Nikt go nie represjonuje za poglądy polityczne. Mogę wymienić kilku działaczy, polityków, ministrów, minister Warchoł, minister Kaleta, prawnicy po UW, sędzia aktualna Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Nikt ich w życiu nie represjonował za to, że są działaczami prawicy i PiSu. No, nie wiem, w jakiej formule mieliby być represjonowani za to, że... Znaczy, no, jak pan, no to wie pan, mamy się cieszyć z tego, że, nie, że ktoś, kto działa w Prawie i Sprawiedliwości, nie jest represjonowany. No, nie, to tylko pan, moim no to, zdaniem... No to do czego my doszliśmy. No. Absolutnie. Ja nie znam tej wypowiedzi. Czytałem tylko, że zostało wszczęte postępowanie. Nie wiem, czy pan zna tą wypowiedź. Ma pan ją gdzieś? Bo mam. Ja szczerze mówiąc nie wiem. Mam. Chodzi oczywiście o sprawę tragiczną posłanki Filiks, jej syna. Chodzi o następstwo publikacji i Radia Szczecin i TVP Info, a pan Oskar Szafarowicz podłączył się z tego grona, pisząc: najbardziej wstrząsające jest to, że matka ofiar pedofila z Platformy, znana posłanka PO, milczy od ponad roku, stawiając karierę partyjną ponad dobrem dzieci, zmuszona przez władze PO do milczenia. Ja na ten temat się nie wypowiadałem. Pani poseł jest ze Szczecina, z mojego rodzinnego miasta. Byłem pytany przez wiele różnych mediów. Telefony były, grzał się telefon, żeby skomentować to. Nigdzie się nie wypowiadałem w tej sprawie. Zresztą na takie tematy mające charakter także prywatnej tragedii bym się nie wypowiedział. Czy to jest mowa nienawiści? No, panie redaktorze, wiele różnych młodzi ludzie, także studiujący na UW,
haseł krzyczeli w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Nie muszę ich tutaj powtarzać, przecież wszyscy wiemy, jakie jest główne hasło, z którym także w kampanii Rafała Trzaskowskiego, kandydata wtedy na prezydenta, powstało. I nikt nie widzi w tym haśle mowy nienawiści, które jest podnoszone wielokrotnie, także do mnie podnoszone, a tutaj było stwierdzenie, ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy to narusza, to pewnie by trzeba było o tym szerzej porozmawiać. Ja na pewno bym w takich tematach dotyczących tragedii i przykład tej konkretnej sytuacji nie wypowiadałem się, ale też nie uważam, że należy zamykać w taki sposób związany właśnie z restrykcjami na uczelni komuś możliwość wypowiadania się. Mhm. Tylko wie pan, wydaje mi się, że poruszanie przez pana Oskara faktu... Dlatego ja bym nigdy tak nie powiedział. Ja bym tak nigdy nie powiedział, ale czy to jest powód, żeby studenta wyrzucić z uczelni, panie redaktorze, w kraju demokratycznym, gdzie każdy... Był pan kiedyś na jednym czy drugim spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości, jak przychodzą czasami osoby, które skandują niebywałe rzeczy w naszym kierunku. Wie pan, czym to nie jest mowa nienawiści. Przekleństwo, które jest karygodne, tylko stawianie na jednej szali przekleństwa i historii z panią Filix, która wiemy, jak się skończyła, no chyba nie jest proporcjonalne. Panie redaktorze, ja bym nigdy tak nie powiedział, tak jak przed chwilą odniosłem się do tego. Powiem więcej, być może to nie jest formuła programu, w ramach której należałoby to mówić, ale ja jako osoba wierząca modliłem się za tego chłopca, który podjął taką decyzję tragiczną dla jego rodziny. Nie byłem, nie wypowiadałem się w tej sprawie. Nie znam także osobiście tego człowieka, który to powiedział, ale uważam, że na pewno w demokratycznym państwie prawa można, powinna być wolność słowa nieograniczona, także jeżeli chodzi o możliwość kariery zawodowej i robienia tego na uczelni państwowej, jakiejkolwiek uczelni. I tyle. Czekamy zatem na ustalenia organów państwa w tej sprawie. To o uczelni. Uczelni w tym przypadku. Tak? Bo uczelni, to chociaż wydaje mi się, że prokuratura w Szczecinie też bada sprawę nagonki. O referendum chciałem pana zapytać. Modny temat ostatnio. Jedno z pytań dotyczy likwidacji bariery na granicy z Białorusią. Chcę zapytać, czy jest na scenie politycznej jakaś partia, która ma to na sztandarach? Do tego stopnia, że trzeba pytać o to obywateli. Wie pan co? Panie redaktorze, po agresji Rosji na Ukrainę wiele państw w Europie zdecydowało o tym, żeby wzmocnić granice. My mieliśmy to doświadczenie związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. I powiem panu tak, w Finlandii ponad podziałami politycznymi wszystkie partie podjęły decyzję bez sprzeciwu kogokolwiek, żeby budować mur na granicy czy zaporę na granicy fińsko-rosyjskiej, prawda? Pamięta pan pewnie jako wytrawny obserwator sceny politycznej, jak wyglądała debata w Polsce. I pamięta pan również, że były formacje w polskim parlamencie, które głosowały przeciw budowie tej zapory. Wie pan, jakby dzisiaj wyglądała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, gdyby tej zapory nie było? Naprawdę to nie był w Polsce temat, który był wyciągnięty poza spór polityczny. Powiem więcej, w trakcie debaty w parlamencie wiele takich argumentów padało właśnie przeciw temu. Głosowali bezpośrednio przeciw. Platforma Obywatelska, partia Hołowni, jak i Lewica głosowały przeciw. Wypowiedzi niektórych polityków tej partii nawet wczoraj gdzieś widziałem. Co prawda nie znam tej osoby, bo to jeden z kandydatka Platformy, która mówiła, że trzeba rozebrać mur. Wcześniej pani Ochojska, europoseł Platformy, mówiła, że trzeba rozebrać mur. To musi być sprawa ponad politycznymi podziałami. Jestem przekonany, że bez względu na to, jakie w przyszłości będą w Polsce rządy, to musi być jasne stanowisko, jak tą sprawę widzą Polacy. Tylko wie pan, z całym szacunkiem dla pani Janiny Ochojskiej, ona jest
czwartorzędnym politykiem opozycji czy Platformy Obywatelskiej. Czy naprawdę na podstawie wypowiedzi takiego kalibru polityka należy wyciągać narzędzia państwowe, które kosztują miliony złotych po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że i tak nikt tego nie zlikwiduje? Panie redaktorze, no w takim razie konkrety. Tak. Jak głosowała Platforma Obywatelska w sprawie zapory? Chciała tej zapory, czy nie? Przeciwko. Głosowała. Tak. W związku z tym Platforma Obywatelska, jak i inne partie, były przeciw temu. Bez względu na to, jak w przyszłości będzie wyglądał rząd, chcemy, aby było stanowisko Polaków w tej sprawie. To jest sprawa niezwykle ważna. Gdyby rządziła wtedy Platforma i nie byłoby tej zapory, jakby wyglądała dzisiaj sytuacja na granicy z Białorusią? No na pewno tych migrantów byłoby więcej, tylko... No byłoby więcej i mielibyśmy bardzo duży problem na granicy. Wie pan, że polscy funkcjonariusze graniczni od momentu, kiedy powstała zapora, nie zostali, pomimo różnych incydentów granicznych, które miały miejsce, nie zostali ranni w wyniku żadnych działań na granicy. Wcześniej były takie incydenty, w ramach których nasi funkcjonariusze byli ranni. Już nie mówię o tym, że po prostu zapora stwarza sytuację taką, że nie jest to 100% możliwość nie przejścia, ale w 99%, no bo zawsze jest jakiś margines, jest to niezwykle ważny element bezpieczeństwa państwa, nowy w naszej części Europy. Nie było nigdy takiej zapory na taką skalę. W związku z tym to jest niezwykle ważne, żeby ta zapora została na zawsze. No. Tylko wie pan, bywam w Sejmie, rozmawiam z politykami, i podejrzewam, być może w środowisku opozycji doszło do jakiejś refleksji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że opozycja dochodzi do władzy, bierze Donald Tusk kilofa i czy tam jakąś koparkę i rozwala mur. Dopuszczam myśl, że może widząc obrazki z granicy czy z Białorusią, czy teraz z Wagnerowcami, którzy tam stacjonowali, może zmienili zdanie po prostu. Teraz mówią, że nie będą tykać tego muru, jeśli dojdą do władzy. Już raz mówili, że nie podwyższą wieku emerytalnego, a jak doszli do władzy, to Donald Tusk powiedział, że nie należy w tej sprawie robić referendum, bo byłby inny wynik. No ale on podejmuje ciężką decyzję i podwyższa wiek emerytalny dla kobiet 7 lat, dla mężczyzn 2 lata. I panie redaktorze, naprawdę polityków, ja podchodzę do tego tak, że jednak polityka to odpowiedzialność. Byłem wtedy bardzo zaskoczony, że patrząc na to, co się dzieje w Europie, w naszej części Europy, co się dzieje na Białorusi, co się dzieje w Rosji, że wtedy politycy, którzy próbują pokazywać się jako osoby odpowiedzialne, głosowały przeciw tej zaporze. No to o sytuację przy zaporze po białoruskiej stronie chciałbym zapytać. Kilka tygodni temu wypatrywaliśmy my jako obserwatorzy sceny politycznej, także państwo jako służby Wagnerowców po tamtej stronie. Miało tam ich stacjonować nawet około 5000. Ostatnio Prigożyn objawił się w Afryce. Jaki jest stan rzeczy? Czy Wagnerowcy są przy polskiej granicy teraz? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wątek, który pan poruszył, ponieważ polityk, który według wcześniejszych pana słów mógł zmienić zdanie, czyli Donald Tusk w tej sprawie, jak Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, co się dzieje na Białorusi, pamiętam taki tweet z początku sierpnia, gdzie Donald Tusk powiedział, że PiS wykorzystuje tą sytuację. 2 dni temu Stany Zjednoczone zaapelowały do swoich obywateli, żeby opuściły Białoruś, jeżeli mają możliwość, prawda? Panie redaktorze, naprawdę jestem zszokowany jako młody polityk, bo cały czas się czuję młodym politykiem, tym bardziej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, że politycy Platformy Obywatelskiej tak lekko wypowiadają się w sprawach bezpieczeństwa Polski. Najpierw duży atak na rząd za to, że buduje tą zaporę. Teraz próba wrzucenia takiej narracji, że my w jakikolwiek sposób chcemy to wykorzystać, sytuację na Białorusi do przesunięcia wyborów w Polsce. Kompletny fake i to mówi lider opozycji w Polsce. Wydawałoby się człowiek, który pełnił wiele różnych funkcji, ale jest w stanie wszystko powiedzieć, byleby dojść do władzy. Stany Zjednoczone teraz po paru tygodniach de facto nokautują Donalda Tuska
stwierdzając tym, że jednak rzeczywiście jest problem na Białorusi. I polskie służby graniczne monitorują sytuację na granicy. Jest Straż Graniczna wzmocniona przez wojsko, przez policję. I na pewno sprawy bezpieczeństwa są dla nas niezwykle ważne i nie będziemy ich bagatelizować, tak jak niektórzy politycy, tacy jak Donald Tusk. Czekamy na Donalda Tuska w podcaście Futbol i Polityka. Zaproszenie u niego jest. Może jak się zgodzi, to będzie okazja o to zapytać. A o tych Wagnerowców na Białorusi chciałem zapytać. Czy oni tam nadal są, według pana wiedzy? Polskie służby monitorują sytuację także związaną z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, tak żeby Polska była bezpieczna. A zagrożenie wynikające z ich obecności jest mniejsze czy większe? Pan, zagrożenie z obecności grupy Wagnera na Białorusi przede wszystkim wynikało z tego, że mogło dojść do jakiejś prowokacji. Przecież to nie wynika z tego, że ktoś w sposób konwencjonalny przekroczy granicę i będzie jechał czołgami, prawda? Bardziej chodziło o incydenty graniczne, bo wie pan, że znając historię, że wiele różnych konfliktów od takich incydentów powstawało i trzeba także uwrażliwiać społeczeństwo i pokazywać, jaka jest sytuacja, że gdyby doszło do jakiegoś incydentu, to ludzie mają prawo wiedzieć, żeby móc to zweryfikować, czy to rzeczywiście jest taka czy inna sytuacja. Tymczasem, powtarzam, nieodpowiedzialny polityk. Ja nie spodziewałem się, że Donald Tusk w kampanii będzie tak często sprawy bezpieczeństwa stawiał po prostu w taki sposób nieodpowiedzialny. I tak jak nie rozumiem do dzisiaj, dlaczego Platforma głosowała przeciwko temu, tej zaporze na granicy. Nie rozumiem tego, po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć. Teraz mówią, że nigdy nie mówili o tym, że nie będzie zapory, a przecież wszyscy słyszeli, że mówili, że nie będzie zapory. To w tej chwili bagatelizują sytuację na Białorusi. Parę dni przed agresją Rosji na Ukrainę było takie spotkanie, taka konferencja Platformy z ekspertami, mówili, że przecież nie będzie żadnej pełnoskalowej wojny. Doszło do tej wojny. Bardzo często w tych sprawach się mylą, wykorzystują to do celów politycznych. Moim zdaniem te sprawy powinny być wyciągnięte poza taką bieżącą politykę, jednakże jesteśmy za każdym razem atakowani w sprawach bezpieczeństwa, to proszę się też nie dziwić, że pokazujemy, jak te sprawy są dla nas ważne, bo uważamy, że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości i to zawsze będzie na czele tych spraw, które stawiamy. Bezpieczeństwo też zostało zawarte w kolejnym pytaniu referendalnym dotyczącym kwestii nielegalnych migrantów. Chcę zapytać o to, czemu akurat teraz państwo o to pytacie, a nie na przykład w ubiegłym roku, kiedy zezwoleń na pracę w Polsce wydano 365 tysięcy obywatelom takich krajów jak Uzbekistan, Turcja, Indie, Filipiny, Bangladesz. Panie redaktorze, pytanie dotyczy przymusowej relokacji, czyli mechanizmu, który próbuje wprowadzić Unia Europejska. I do Polski może przyjechać każdy, kto chce tu legalnie podjąć pracę na pewien czas. Pan mówi o zezwoleniach. Zezwolenia nie równają się temu, że tyle osób przyjechało do Polski, bo później jest cały proces wizowy, więc zezwolenie to jest ten pierwszy etap, gdzie występują o zezwolenie cudzoziemcy, ale muszą przejść pełną weryfikację, muszą przejść cały etap z wydaniem wizy na czasowej, a nie jest to przymusowa relokacja do innego państwa ze względu na to, że oni się już nie mieszczą w Europie Zachodniej. My uważamy, że ten mechanizm, który Europa nazywa solidarnościowym, nie jest żadnym mechanizmem solidarnościowym, bo jak byli uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy do Polski przybywali, to nie było żadnych mechanizmów solidarnościowych, chociażby związanych z opieką i środkami europejskimi na taką skalę, na jaką one powinny być, jakie były wcześniej, na przykład jak
przybywali uchodźcy do Turcji. W związku z tym my nie godzimy się na to, żeby przymusowo tutaj sprowadzać migrantów. Jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski na parę lat, czy na parę miesięcy, ponieważ jest na przykład duża inwestycja, która nigdy nie powstanie, jeżeli nie będzie tutaj osób, które będą mogły pracować za granicę, bo w dużej mierze to są takie inwestycje, ale także inna praca w Polsce. Rynek pracy w Polsce jest bardzo rozwijający się i potrzebujemy rąk do pracy. Jeżeli ktoś chce tutaj przyjechać, chce przyjąć zasady, które my tu jako państwo stwarzamy do możliwości pracy i chce legalnie w Polsce przebywać, to są odpowiednie procedury i może z nich skorzystać. Pytanie dotyczy przymusowej relokacji, czyli pewnego mechanizmu, który jest pomysłem Brukseli. Tylko wie pan, procedury to jedno, ale załóżmy, że taki obywatel Uzbekistanu dostał pozwolenie na pracę. Przecież państwo nie ma żadnych narzędzi sprawdzić, czy on po roku na przykład wróci do siebie. Może tu siedzieć... Jeżeli ma nielegalny pobyt tutaj, to w jaki sposób może normalnie funkcjonować? Pracować na czarno. Panie redaktorze, to na pewno nie jest na dłuższą metę możliwe, no bo nigdy nie dam sobie ręki uciąć, że nie ma takich przypadków, aczkolwiek jest procedura, są także osoby, policja także chociażby kierowców sprawdza cudzoziemców, no musi mieć legalny pobyt w Polsce, wynikający z jakiejś podstawy prawnej, żeby móc nawet móc tutaj funkcjonować na dłużej. No, tu, więc przede wszystkim sprzeciwiamy się temu, żeby przymusowo przyjmować tych osób, które nie chcą przyjąć inne państwa, bo przede wszystkim na tym polega ten mechanizm. Zamykamy kwestię migrantów. O kampanię tylko jeszcze krótko. Jeszcze jedna rzecz. No wie pan, jednak osoby przyjeżdżające do Polski, na polskich ulicach w Polsce nie dochodzi do takich sytuacji, jakie są na Zachodzie. Między innymi dlatego, że właśnie ci, którzy przyjeżdżają tutaj, to przyjeżdżają albo czasowo, jadą dalej do Europy Zachodniej, albo pracują i wracają do siebie. To nie jest tak, że ludzie tutaj przyjeżdżają i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji takich, z jakimi mamy do czynienia w Europie Zachodniej. A przede wszystkim wynika to z tego, że w Europie Zachodniej to nie jest tak, że tam te osoby przychodzą i przyjeżdżają i pracują, tylko wiemy, że wynika to właśnie z nielegalności pobytu tych osób. My mówimy o legalnym pobycie. Tylko słyszał pan na pewno historię o gwałtach na Uberach i taksówkach. To jest już rzeczywisty Policja, problem. Bardzo poważnie wszystkie te przypadki traktuje. Powiem więcej, nawet nasze prawo zaostrzyliśmy, jeżeli chodzi o wydawanie pozwoleń na tego typu pracę. Wbrew tym różnego rodzaju firmom, w których pracują te osoby, więc to jest niezwykle ważne dla nas i na pewno to monitorujemy, ale ma pan też świadomość tego, że jednak krajobraz dużych miast w Europie Zachodniej wygląda całkowicie inaczej niż krajobraz dużych miast w Polsce. O kampanię i o listy chciałbym pana zapytać. Ma pan pewne miejsce na listach? Będzie pan startował? To będą decyzje kierownictwa partii. Myślę, że już niedługo, także kierownictwo partii będzie o tym decydowało. Ja pracuję na to, żeby wyborcy, którzy na mnie głosowali, mogli dalej na mnie głosować, ale to, które miejsce w którym okręgu ewentualnie, jeżeli będę kandydatem, no to decyzje najbliższych dni. Ale pozycja tak zwanego spadochroniarza panu nie grozi? Panie redaktorze, ja właśnie przez jako mieszkaniec i osoba pochodząca ze Szczecina startowałem w Koszalinie. Tam wtedy też tak właśnie próbowano z innych partii mówić o mnie, tak jak tak w tej chwili pan powiedział. Pokazałem, że mimo tego, że jestem mocno związany ze Szczecinem,
Bo mam takie przekonanie, że jedno serce, jeden klub, w związku z tym też kibicuję Pogoni Szczecin, ale jestem posłem z Koszalina. Wiele udało się zrobić dla mieszkańców Koszalina, regionu. Bardzo zżyłem się z tym regionem. Dziś bardzo chciałbym w dalszym ciągu reprezentować tą ziemię w parlamencie. Łukasz Mejza na listach wyborczych PiSu. Pan jest entuzjastą tego pomysłu? Twarz, co by nie było, młoda Zjednoczonej Prawicy. Panie redaktorze, myślę, że wszystkie sprawy, wątpliwości wokół kandydatur będą już niedługo rozwiane i wtedy będziemy mogli komentować decyzje kierownictwa politycznego. Ale pan ma wątpliwości co do kandydatury pana Mejzy? Pojawiały się różnego rodzaju wątpliwości wokół pana Mejzy. Ja nie wiem, czy one zostały wyjaśnione, czy nie. Na pewno rozstrzygnie tę sprawę kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Komitet polityczny partii wiadomo, kiedy zatwierdzi listy? No, w sposób jasny wiadomo, że to wynika z kalendarza. Do 6 września muszą być zarejestrowane listy kandydatów do parlamentu. W związku z tym no, myślę, że na przełomie sierpnia i września będzie wszystko wiadomo. Będziemy bacznie obserwować. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem podcastu Futbol i Polityka był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. To był Futbol i Polityka w Radio Z. Słuchaj też na player radioz.pl i oglądaj na YouTubie.